Zjadłem. Pięknie. No, a teraz niech mi pan powie, gdzie jest tatuś. Taki jesteś niecierpliwy? No, się stęskniłem. Za ojcem? Bardzo. No wczoraj miał być, nie ma go. Dzisiaj ma być, znów go nie ma. Najmilsze to chwile między ustami a brzegiem pucharu. Co? Nieważne. Gdzie jest tatuś? Blisko. No, on tutaj już wczoraj jechał. Już tu jest. Jest już w Lublinie? Jeszcze bliżej. Tutaj? W tym domu? Dużo bliżej. Nie rozumiem. Blisko ciebie. Janek. Czekaj. Ja nie będę na nic czekał. Gdzie jest tatuś? Tu. Pan? Mój tatuś? Tak. Mój synu. Panno Irko, do mycia. Arrivederci. Zaraz, dokąd? Już skończyłem. A co z Krysią? Miała zbyt mocne fale lambda. Że co? Lambda. W człowieku są różne fale. Alfa, sigma, beta, lambda. Bardzo wiele. Z nich się składa nasza lama. Co pan? Jaka lama? A w niej musi być harmonia. Rozumie pan? Nie bardzo. No i dobrze. Dzięki temu mogę z tego żyć. Do widzenia. Ale... No, do widzenia. Krysia, co jest? Co on ci zrobił? Nic. No, a przecież te fale lama harmonia to... Pomógł mi. A na nerwy? Na te twoje, no wiesz... Teraz czuję się dużo lepiej. Jaki dowód? Najlepiej osobisty, tak żeby wiedział, że pan to mój tatuś. On nazywał się... Norbert Borosiuk. Już dawno tak się nie nazywam. Zmieniłem nie tylko swoje życie, ale i nazwisko. No to jak ja mam panu wierzyć? Bo wróciłem, jestem tutaj. Widzisz mnie, słyszysz, możesz mnie nawet dotknąć, jak niewierny Tomasz. Nie. Ze świętym Tomaszem było inaczej. On znał twarz Chrystusa i on znał jego wszystko. Tylko nie wierzył, że on teraz żyje wiecznie, że zmartwychwstał. A ty, synu, wierzysz w Boga? Oczywiście. Chociaż go nigdy nie widziałeś? No ale on jest, ja go czuję. On jest we wszystkim, on jest we mnie. To tak jak ja. Nie wiem, nie, nic nie czuję. To przynajmniej pomyśl. Dlaczego wróciłem? Nie wiem. Czego mogę chcieć od ciebie? Pieniędzy? Mam pieniądze. Ja mam wszystko poza tobą. To dlaczego dopiero teraz wróciłem? Bo byłem głupi, pogubiłem się, rozumiesz? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że... Boże, ty to powiedziałeś. Co? Powiedziałeś, dlaczego ja teraz wróciłem, ja. Rozumiesz? Ja, twój ojciec, ja wróciłem. Ty już wierzysz. Nie wiem. Ale to prawda, ja nic nie mam. Już masz, synu. Co? Masz ojca. Chcesz czy nie chcesz? Znowu go masz. Ja chcę. Musisz mi tylko wybaczyć, proszę cię. No co ty? No... Wybacz mi, proszę, że cię wtedy zostawiłem. Ale jesteś? Jestem.
Mój synu. Tatusiu, ale ja chciałbym razem z tobą do mamusi. Jeszcze nie. Wiesz, że ona mi tak łatwo nie wybaczy. No tak, mamusia ma charakter. I pamiętaj, żebyś jej nie mówiło mnie ani słowa. Długo? Aż zdobędę ją na nowo. Romantycznie. Z kobietami trzeba postępować delikatnie. No, do zobaczenia, synu. Do zobaczenia, tato. Idź już, idź. Ale wrócisz? Wrócę. Na pewno? Na Trzech Króli. Ten przerośnięty Rumcajs teraz myśli, że to ja. Boś go wczoraj otumanił. Mówiłeś mu, że jesteś jego ojcem. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Ja mu ocaliłem życie, przecież sama tego chciałaś. Gdyby nie ja, to ty byś... Tak, siostrzyczko. Tak czy inaczej, on musi teraz milczeć. Po coś go w ogóle w to mieszał? Zobaczysz. To będzie niespodzianka. Wiesz, czasami trudno mi uwierzyć, że jesteś moim bratem. Myślisz, że aż tak się różnimy? W tobie nie ma żadnych zasad. Żadnej ludzkiej moralności. Jesteś złym, zepsutym człowiekiem. Kto to mówi? Ja mówię, bo cię znam. Ty chyba w ogóle nie masz sumienia. Ale ty masz, siostrzyczko. Jak się tylko rozliczymy, więcej nie chcę cię tu widzieć. Chcę mieć wreszcie święty spokój. O, masz rację, taka święta i szlachetna, dobra ciocia z zasadami. Daruj sobie. Tylko, że to ty je łamiesz. Ja? No ja przynajmniej nie mam zasad, ale ty pomagasz mi wbrew swoim zasadom. Dla pieniędzy. Sam się zastanawiam, które z nas jest gorsze. Przestań. Okłamujesz sama siebie. Ja przynajmniej jestem uczciwy. A jednak coś nas łączy. Łączy? Oboje mamy złe skłonności. Co ja bym bez ciebie zrobił? Ty się jeszcze będziesz śmiał. Baranim głosem, jak ten Romuś się wygada. Nic nie powie, przecież tatuś mu zakazał, a tatusia trzeba słuchać. To jest... genialne. Co? Raczej chore. A ty masz chorą wyobraźnię. Nie, nie, nie ja. To Krysia będzie bardzo chora. Co tak pachnie? Pieczeń się trochę przypaliła. Przedwczoraj kapusta, wczoraj barszcz. Mam już tego dosyć. Nie usiądziesz ze mną do stołu? Odsiedziałem swoje. To gdzie pójdziesz? Sprawdzę, czy na tym zadupiu nie ma pizzerii. Są święta. No to świętuj. Sama? Włącz telewizor. Będziesz miała towarzystwo. Mógłbyś chociaż udawać, żeby było jak u ludzi. Choinka, Mikołaj. Rodzina siedzi przy stole. Dzieci się cieszą, śpiewają kolędy. Mam śpiewać? A może przebrać się za Mikołaja? Napisz do niego list. Może przyniesie ci książkę kucharską. Po co w ogóle tu siedzisz? Jak to po co? Są święta. Kto to? Święty Mikołaj. Przyniósł ci pizzę. Proszę pana! Proszę pana! Ukradłeś mi dziecko, a za to do końca życia, żebyś... Ja też panu życzę wesołych świąt. Elu, podaj nam lepiej coś mocniejszego. Napije się pan za zdrowie syna, jak ojciec z ojcem.
Romuś ma jednego ojca. Spokojnie, ja go tylko pożyczyłem. I zapamiętaj. Jeśli coś mu się stanie, cokolwiek, to zobaczysz. Panie Borusiu, po co ta scena? Tylko siostrę mi pan straszy. Ostatnio jest bardzo nerwowa. Elu, przedstawiam ci prawdziwy tata Romka. Jak to powie Romusiowi? Powiem. W swoim czasie. Kiedy? Jak odzyskam Katarzynkę przy pana pomocy. Tak jak żeśmy się umówili. Tamto już nieważne. A Romusia długo nie zatrzymasz. Założymy się? On ma Jankę. Matka wie, kto jest prawdziwym ojcem. Janina Borosiuk, służąca Traczów, co dorabia na szyciu po nocach. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo pana kocha. Kocha Romka. I chce dla niego jak najlepiej. Ten chłopak musi się leczyć. A na to potrzebne są pieniądze. Wszystko jedno, kto zapłaci. Nie wszystko jedno. To jest nas dwóch ojców. Jeden sukinsyn bez grosza przy duszy będzie ją męczył przez całe życie, a drugi, bogaty, szybko zniknie. Ale za to zapłaci. Jak pan myśli? Kogo wybierze? Janka? Mnie. A Romuś? Dlaczego mi wierzy? Bo marzył, żeby jego ojciec był kimś. A pan jest nikim, panie Borosiuk. Chcesz mi zniszczyć? Całe życie? Po co od razu całe życie? Tylko kilka dni. A konkretnie? Do Trzech Króli. Zwariowałeś? No przywitałaś mnie jak dawniej. Ale to nie do ciebie. Nie? Nikogo tu nie widzę. A Romuś? Romuś. To gdzie on jest? Skąd mam wiedzieć? Trzymam się z daleka, jak kazałaś. Jak to? Przecież poszedł do ciebie. Do mnie? No, do ojca. Do diabła, Janka. Puściłaś go? No, uparł się. Nie mogłam go zatrzymać. Trzeba było mu zabronić. Co? Do tej pory zabraniałaś, a teraz pozwoliłaś? Teraz też mu zabroniłam. Ech ty. Co ty tak nagle przyznajesz mi rację? Przedtem to ty się pałeś do Romusia, mimo moich próśb i gruźb. Niech ci będzie. Miałaś rację. Ale dokąd to? Szukać Romka. Ja idę z tobą. Nie potrzeba. Bezpieczniej będzie, jak ja sam. Jezus Maria. Jezus Maria. Gdzie jest Romuś? Uspokój się. Ja to załatwię. Boże. Boże, ty znowu coś kręcisz. Kręcisz jak dawniej. Nic nie kręcę. Przyprowadzę go do domu. A ja cię znam. Oszust jesteś. Ja? Oszust? Oszust. No to chodź. A dokąd to? Do gospody. Powiem ci o Romusiu. Nie. Tu mi powiesz. Tam. Przysięgnij. Nigdy nic nikomu. Boże święty. A niech ci będzie. Przysięgnę, ale tylko dla Romusia. Mogę teraz powiedzieć prawdę.